Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy chyba. Witamy wszystkich tych, którzy przybyli, bardzo się cieszymy. I witamy i dorosłych, i siostry, i księdza Macieja, i tutaj całą naszą ciociowo-wspólnotową grupkę filmikową. To zaczynamy tradycyjnie zawsze od modlitwy. Zobaczcie, czeka na nas różaniec, nasz z pierwszych warsztatów w tym roku. Pamiętacie? Dobra, to idę po niego. Zapraszam Was, żebyście stanęli i wzięli różaniec, pomogli mi. Ja bez mnie dobrze, to kto będzie trzymał krzyż? Może Milan, ty będziesz trzymał. O, proszę. Proszę trzymaj. I tutaj zapraszam kolejne osoby. Chodźcie. Wszyscy mają? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zacznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjmij słówko na koniec modlitwy jeszcze raz. Prosimy Cię, Jezu, poprowadź nas przez to spotkanie. Dziękujemy Ci za Maryję, którą nam dałeś, na przewodniczkę, aby ona pomogła nam odnajdywać Ciebie. Niech poprowadzi nas, niech pozwoli nam otworzyć nasze serca na Twoją obecność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze, to słuchajcie, to nasz różaniec teraz idzie tutaj na miejsce. Żeby dobrze zacząć nasz temat, to czarny teatr i scenka, która się w nim pojawi, podpowie nam coś bardzo ważnego. Więc możecie się obrócić teraz, tak żeby być widownią. Słuchajcie, i zgaśnie światło, bo tak jak w Adwencie, jak przychodzimy na roraty, jest ciemno, a my wchodzimy z lampionami, które świadczą o tym, że ktoś nad nami czuwa i jest dla nas światłem. No dobrze, to co? Gasimy? Czytanie z Księgi Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrość z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą z połem. I mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać. Po całej świętej mej górze. Bo kraj się napełni znajomością Pana. Na kształt wód, które przepełnią morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto słowo. Zapalić światło.
A jak myślicie, kiedy tak będzie, że lew razem z innymi zwierzętami, takie zwierzęta, które zazwyczaj są dla siebie zagrożeniem, będą razem i nic nie będzie się działo między nimi, nikt nie będzie nikogo zjadał? A, świetnie, wtedy, kiedy grzech przestanie istnieć. A kiedy to się stanie, kiedy grzech przestanie istnieć? Może nigdy, może kiedyś? Czy jest takie miejsce, gdzie nie ma grzechu? Niebo. Niebo. Świetnie, słuchajcie. No i właśnie my na to niebo czekamy, tak? Czekamy na Pana Jezusa, słuchajcie, w Adwencie. A czy jesteście w stanie powiedzieć, co to była ta różdżka, która się pojawiła w naszej scence? Różdżka taka. Widziałeś drzewo? Dobrze, mam tutaj też takie drzewo, zobaczcie. Drzewo Jessego. Co to drzewo może oznaczać? Tutaj mam drzewo. O, a tutaj też jest drzewo. O, właśnie, jest drzewo. A tu jest też takie drzewo. Co to drzewo wam przypomina? Zobaczcie, na tym drzewie jest bardzo dużo ludzi. Dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego na drzewie są ludzie? Przecież zazwyczaj ludzie nie są, nie ma ludzi na drzewie. Ludzie się wspinają. Czasami się wspinają na drzewo. To prawda. A może to jest drzewo rodziny? Super, czyli drzewo genealogiczne. A co to jest drzewo genealogiczne? Takie trudne słowo. Drzewo, które pokazuje potomków, dokładnie. Czyli, a to drzewo pokazuje, jak myślicie, kogo, czyich potomków? Wszystkich świętych? Ta różdżka, no słuchajcie, ta różdżka. Tak, Pana Jezusa, no właśnie, słuchajcie, ale jak to się dzieje? Bo jak zazwyczaj wyrastają takie piękne, zielone gałązki, to zazwyczaj w której części drzewa one wyrastają? Na górnej. Górnej. A ta skąd wyrosła, pamiętacie z naszej scenki? Dolnej. Z korzeni prawie, prawda? To było tak, że ta różdżka pojawiła się, wyrosła z korzeni. Czasami tak się zdarza, jeśli drzewo na przykład właśnie w jakiś sposób zostaje zniszczone, rozerwane, to potrafi z korzeni też wyrosnąć. Jakby takie odnowienie się, prawda? Bardzo, to musi po prostu drzewo odnowić się na nowo. No i właśnie Pan Jezus jest taką różdżką, taką gałązką, która właśnie pomimo grzechu, bo to drzewo, zobaczcie, nasze rozdarte drzewo symbolizuje grzech. W raju tak się zadziało, że Adam z Ewą zerwali jabłko, tak? Tak. Pamiętacie tę scenkę? Mamy ją nawet tutaj, zobaczcie, widzicie? No i od tego, i wtedy skończył się raj, prawda? Wtedy, zobaczcie, też mamy wszystkie zwierzęta razem. Zobaczcie, pantery, owce są razem? Wszystko. No właśnie, są wszystkie razem i nikt nikogo nie zjada. Jest spokój, tak? No właśnie, nawet w tym fragmencie tak było, że nawet dziecko może włożyć rękę do jamy żmii, prawda? I nic mu się nie stanie. No właśnie, czyli Pan Jezus jest tą osobą, która przynosi taki pokój, przynosi nam niebo. I skoro człowiek popełnił grzech, to teraz Pan Jezus przychodzi, wyrasta jak ta różdżka, ta piękna właśnie, rodzi się na nowo, żeby nas od tego grzechu uwolnić. Oczywiście, umierający na krzyżu, bo pojawił się w trakcie, pojawił się krzyż, prawda? Zgładził grzech, umierając na krzyżu. I od tej pory czekamy na Jego drugie przyjście, czyli czekamy na niebo. Czyli czekamy w Adwencie, po pierwsze na przyjście Pana Jezusa, tego, który się narodził, ale też czekamy na drugie przyjście Pana Jezusa, czyli musimy być cały czas gotowi, mieć zapalone lampy. No i to jest właśnie rodowód Pana Jezusa. Czyli czy wszystkie osoby w jakiś sposób są związane z Panem Jezusem, z jego rodem, tak? To jest takie drzewo genealogiczne Pana Jezusa, to drzewo Jessego. Trzeba pamiętać, że właśnie pochodził z rodu królewskiego, bo Pan Jezus jest królem, tak? Różne z tych postaci miały czasami takie zawiłe, prawda, swoje życiorysy. Często błądzili, popełniali mnóstwo grzechów, potem jednak wychodzili na prostą, jak poczytamy takie skomplikowane historie tych osób. Oj, nie są one łatwe. Nasze życie też często nie jest łatwe, prawda? Zanim dojdziemy do jakichś dobrych rozwiązań. Więc to są takie dobre przykłady dla nas, że
że czasami z bardzo trudnych sytuacji można wyjść. No dobrze, słuchajcie, no to żeby dobrze przygotować się do tego Adwentu i poczekać na to przyjście Pana Jezusa, na tą różdżkę, zieloną gałązkę, która nas ożywi i da nam nowe życie, to może przyda nam się jakiś kalendarz adwentowy, co Wy na to? No dobrze, no to my idziemy do kalendarza adwentowego, bo czeka nas dużo dzisiaj rzeczy, bo Wy też będziecie musieli przygotować parę scenek do naszego czarnego teatru dzisiaj i też nam coś przedstawić. Bo musimy trochę zobaczyć, co się działo od tego czasu, kiedy Adam i Ewa w raju zerwali jabłko, co się wydarzyło potem. Ale zobaczcie, mamy tutaj takie kalendarze adwentowe. Każdy z Was będzie taki kalendarz mógł dostać i jeszcze do niego przygotować. Czego tutaj brakuje w tym kalendarzu adwentowym, jak myślicie? A skąd Ewa wiecie, gdzie jest to drzewo? No, było ono w centrum rajskiego ogrodu i Pan Bóg powiedział, możecie jeść owoce ze wszystkich drzew, tylko... Nie ze środkowego. No właśnie, czyli Pan Jezus wyraźnie dał im instrukcję obsługi tego drzewa. Ale Adam i Ewa z niej nie skorzystali, prawda? Chłopaki, chodźcie tutaj bliżej, zróbcie większe koło, bo Wy nie widzicie. A jak nie widzicie... Zaczyna się od trzech? No bo dzisiaj mamy który grudnia? To się zna na kalendarzu? 3 grudnia, więc zobaczcie, dzisiaj jest pierwszy dzień tak naprawdę naszego Adwentu. Zaczyna się 3 grudnia. I biegnie nasz kalendarz przez cały Adwent. No ale czego w tym kalendarzu brakuje, słuchajcie? Czego w tym kalendarzu brakuje? 23 i 24? No. Okienek brakuje. No dobrze, to ja Wam powiem, czego brakuje. Brakuje nam, zobaczcie. Nie. Ktoś by chciał mieć cukierki? Słuchajcie, w naszym kalendarzu nie będzie cukierków. Chodź Zosiu tutaj bliżej, będziesz widziała. Zobaczcie. Potrzebujemy tutaj właśnie naszej kolebeczki z Jezuskiem, żeby nasza, po naszym kalendarzu, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy i jak bardzo się zbliżamy do Bożego Bożego Narodzenia. Więc za chwilę każdy z Was będzie mógł wykonać taką swoją kolebeczkę z Panem Jezusem. Mamy tutaj łupinkę od orzeszka, jest nam potrzebna. Jest figurka Pana Jezusa. Ja oczywiście w mojej kolebeczce mam trochę inną, samodzielnie zrobioną, ale Wy będziecie mieli takie już gotowe figurki Pana Jezuska. Zobaczcie, On wyciąga do nas ręce już od razu, bo bardzo chce być blisko nas. Więc jest Pan Jezus. Musimy Mu tylko jeszcze zrobić jakąś miłą wyściółkę, prawda? Więc każdy z Was wybierze sobie kawałek koronki. Trzeba będzie ją troszeczkę umarszczyć. O, jeszcze coś mi się tu zgubiło. Czego jeszcze mi brakuje? Jeszcze mi się gdzieś zgubił sznureczek. O. Więc dobrze. Muszę teraz sobie włożyć tutaj najpierw sznureczek, żeby były... O! Żeby można było pokołysać trochę Pana Jezusa. A można coś do tego powiesić na drzewo? Można, oczywiście. Potem już na choinkę można powiesić, jak już zaczną się święta, prawda? Zobaczcie, tutaj trzeba będzie posmarować klejem. Najlepiej klejem, wpuścić trochę kleju. Mam już przygotowaną pościel dla Pana Jezusa miłą. Sianko takie koronkowe. Wkładam, przyklejam, no i czego mi jeszcze brakuje? Kołderki. Tam też są takie małe kawałeczki, gdzie będzie można przykryć Pana Jezusa, zrobić mu małą kołderkę. I później nasza kołebka będzie mogła wędrować po kalendarzu razem z nami. Bo zobaczcie, na kalendarzu mamy też różne zadania do wykonania. Zadanie rodziną. No, na przykład jutro to będzie. A dzisiaj pierwsze zadanie, co oznacza słowo Adwent? Na czarno chyba są pytania. No zobaczcie, właśnie, ale słusznie zauważyłeś, że są różne kolory. Co te kolory mogą oznaczać? No czarno są pytania, a zadania są chyba na
fioletowo. Aha. Te fioletowe pola, słuchajcie, to są dni, kiedy możecie przyjść na roratę do naszego kościoła, bo poniedziałki, w środy i w soboty zapraszamy szczególnie dzieci. Wtedy też będzie śniadanko. Śniadanko jest w soboty. Śniadanko jest tylko w soboty, ale wtedy, kiedy przyjdziecie, będziecie mogli dostać jeszcze tutaj właśnie figurkę Maryi, która jest oczywiście jest naszą patronką Adwentu, bo razem z nami czeka na przyjście Pana Jezusa, nosząc Go w swoim brzuszku. Więc możecie dostać, tutaj naklejamy potem, jak przyjdziecie na roraty, to siostry będą rozdawały. Tak? I proszę, jest miejsce, żeby nakleić. Bo swoją obecność zaznaczyć na kalendarzu, że byłam na roratach. Ja chyba tak? Posprzątam swój pokój, to chyba nie zrobię, bo mam. No! Masz za dużo. Może. Muszę zbudować. A może uda ci się w kilka dni to zaplanować, na kilka dni zaplanować do przodu. No, mamy tu różne zadania, na przykład zrób do... O! Tak, może wyznacz sobie jakiś mały cel z mamą i z tatą. Co takiego najważniejszego jest do posprzątania w tym pokoju? Niedzielę Adwentu. Górkę taką z Marią, z Jezusem O, to jest zadanie. Zadanie, posprzątaj swój pokój. Dziękuję. No jest zadanie. Dziewiąte. Jeszcze... Ja podziękuję. Może coś innego się znajdzie do posprzątania, bo na pewno w domu jest dużo rzeczy do sprzątania przed świętami. Śnieg! Łazienka. Śnieg przed domem. To już może Milan z rodzicami uzgodnisz, co tam byłoby dobrze posprzątać. Słuchajcie, to dobrze, to na początek zapraszamy Was do tego, żeby właśnie taki swój kalendarz wykonać, czyli wykonać swoją kolebeczkę, żeby potem móc dobrze wędrować przez Adwent z naszym kalendarzem, a później wrócimy tutaj, no bo musimy jakoś zobaczyć jeszcze co przez ten czas od właśnie tej naszej scenki, nie ma już jej, naszej z raju, co się wydarzyło dalej, jakoś spróbować zrozumieć i dojść jakoś do Bożego Narodzenia. No to na razie tak spróbujemy posprzątać trochę teatralnie, a potem przez cały Adwent będziecie razem z rodzicami próbowali troszkę dopracować te różne sprawy, dobra? To co? Słuchajcie, to idziemy tam do drugiej sali. To teraz musimy wylosować scenę, którą każda grupa przedstawi. Jak widzieliście już w naszym czarnym teatrze, jak to wygląda, trzeba będzie przygotować taką lalkę do czarnego teatru. Ale żeby przygotować taką lalkę, to trzeba mieć czarny albo biały papier. O, tutaj ciocia Daria nam pokaże przykład. O, proszę, Daria, podasz mi? I zobaczcie, jak możemy wykonać taką lalkę. Po pierwsze, możemy wyciąć z białego papieru i użyć flamastra fluorescencyjnego, bo jak zauważycie, nasz czarny teatr działa dzięki takiemu specjalnemu światłu, które nazywa się ultrafioletowe. Czasami jak mamy robią sobie paznokcie na przykład, to mają takie specjalne lampy. I one właśnie, to jest takie specjalne światło. Jak ktoś ma taką żarówkę ultrafioletową, to też może zrobić sobie w domu czarny teatr. Nie potrzeba takiej czarnej skrzyneczki. Wystarczy kawałek czarnego materiału i czarne tło. I zobaczcie, co jeszcze potrzebne są, czarne patyczki, bo my wkładamy od góry lalkę do teatrzyku i nie może być widać patyczka, prawda?
Więc od góry. Tutaj jak tam jest na górze taka dziurka. No, tak będziemy przystawić. Ciocia Daria. Dlatego potrzeba nam od góry. O, tu jest dusieczek. Wkładamy go od góry, tak? Mhm. Mhm. Dobrze, więc mogę, mamy tam właśnie w naszej sali, jak pójdziemy, przygotowane flamastry takie fluorescencyjne, ale też możemy wykonać lalkę inaczej. O, widzicie? To będzie ten. Biały papier też świeci w czarnym teatrze, prawda? Nie trzeba mieć. Albo druga technika jest też taka, że mogę użyć papieru samoprzylepnego, który też jest fluorescencyjny, czyli też odbija światło. Tak? I mogę nakleić jakieś elementy na moją lalkę. I mogę tak samo użyć czarnego papieru. Prawda? Zobaczcie, jest inny efekt. Tak, jak tutaj. To jest po prostu ten papier samoprzylepny. Tylko wycięte są krawędzie, tak? Żeby było widać. Tak na przykład, a te domki zrobione są jeszcze inną techniką, że po prostu jest papier, zobaczcie, i też wyglądają. Mhm. O, może być o, na przykład. Są bardziej? Świecą? Mhm. No właśnie, więc trzeba wyciąć, zastanowić się w grupie, jakie postaci się powinny pojawić w tej scence, podzielić się, kto jaką postać robi, wyciąć swoją lalkę, użyć albo papieru, właśnie papieru czarnego, albo białego, albo fluorescencyjnego papieru samoprzylepnego, albo właśnie flamastru i wykonać taką lalkę, no i potem przedstawić scenę w czarnym teatrze. Będziemy stałe, może jak będzie klinać, to tylko będziemy mamy różnie, nie? Tak. Jeśli ktoś będzie chciał coś powiedzieć, oczywiście może być. Nasza scenka akurat była taka, gdzie nikt nic nie mówił, prawda? Tylko pokazywaliśmy lalki, ale jeśli na przykład uznacie, że coś jest ważnego do powiedzenia, to może też tak się stać, że wasze lalki mogą przemówić. Tak? Każda grupa ma inną scenkę, słuchajcie. Tu mamy karteczki, które nam pomogą. Tylko nie wiem teraz, pani Aniu, czy losujemy, czy wybieramy takie kluczowe? Wybieramy kluczowe.
pamiętam. Brawo!